Na szczęście, na zdrowie, na to Boże narodzenie, co by się wam darzyło, syćku boskie stworzenie. Co byście orali czteroma koniami, jak nie czteroma, to czoma, jak nie czoma, to dwoma. Jak już nie dwoma, to jednym, ale godnym. Na szczęście, na zdrowie, na ten nowy rok, co by wam wypadł z pieca bok, co by wam gaździno srubła. W każdym kątku po dzieciątku, a na pościeli troje, i no co byście nie rzekli, że to wtore moje. Na szczęście, na zdrowie, na to Boże narodzenie, co by się wam darzyło, mnożyło syćko boskie stworzenie. Co byście mieli telu wołków, kielu w płocie kołków, co byście mieli telu jednicek, kielice, kielu w lesie jednice. Co byście byli weseli jako w niebie, janieli, jamen, chłopie, zagrojcie. Samego rana przyjechaliśmy do Warszawy. Pierwszy składaliśmy kwiaty pod krzyżem. Rozpoczęliśmy spod krzyża, tym na placu Piłsudskiego, gdzie Jan Paweł II wypowiedział te tak ważne dla Polaków słowa, po których się wszystko zaczęło, można powiedzieć, aby zstąpił duch, aby ten duch odnowił tą ziemię. Role, górale, wy se pamiętajcie, że nasza ojczyzna w krzyżu na dnie mącie. Następnie udaliśmy się pod pomnik marszałka Piłsudskiego. Tam odśpiewaliśmy rotę. Marszałku, górale z Podhala, burmistrz miasta Zakopane, starostwo powiatowe w Zakopanem chcę w imieniu całego narodu polskiego zacząć w roku miłosierdzia w obchody 1050. rocznicy chrztu Polski. Niechże te obchody zjednocą całą naszą ojczyznę i przywocą skąd by wyszli i po co i ka idziemy. Thank you.
No witajcie. Wzruszyłem się, wiedziałem, że tak będzie. Bardzo wam dziękuję przede wszystkim. Dziękuję, że przyjechaliście do Warszawy. Bardzo jestem szczęśliwy. Dziękuję wam. To piękna chwila dla mnie. I przede wszystkim chciałem wam złożyć życzenia. Te noworoczne, najlepsze dla was, dla waszych rodzin, dla przyjaciół, dla całego Podhala, dla Związku Podhalan. Żeby wam się darzyło, syćko, dobrze rodziło, w oborze, w komorze, żebyście zdrowi byli, weseli i żebyście dobrego prezydenta mieli. Chłopy, przegrojcie, a my poczujemy prezydenta i prezydentową. Niech im w nowym roku darzy. Moglimy ze świątecznymi życzeniami dojechać do prezydenta Polski Andrzeja Dudy. Kibicowaliśmy mu, wspieraliśmy go, no i dzisiaj przyjaliśmy mu życzyć wszystkiego dobrego na tą 1050. rocznicę gazdowania w naszej ojczyźnie, w czasach niełatwych, w czasach trudnych dla Europy i dla świata. I z błogosławieństwem Bożym dla niego i dla całej Polski. To było takie pozytywne zaskoczenie, bo to tak można powiedzieć, że to jest takie jakby wyróżnienie dla nas, że mogliśmy iść i spotkać się z nim, zaśpiewać, porozmawiać, a prezydent nas bardzo miło przyjął. Pan prezydent przyjął nas tak, jak się przyjmuje gości po polsku. Gość w dom, Bóg w dom. Obok tego, że było, była część oficjalna, piękna, elegancka, z życzeniami z jednej strony, ze strony prezydenckiej, dla górali, dla Podhala, dla wszystkich Polaków i wzajemnie życzeń od pana burmistrza Zakopanego Leszka Doruli, od pana Andrzeja Skupnia, prezesa Związku Podhalan Oddział Zakopane. Później był śpiew, kolęd, a potem wspólnie mogliśmy spędzić czas z dzieci, młodzież mogła podejść do prezydenta, zrobić sobie zdjęcie, selfie, wziąć autograf. Także było to naprawdę miłe, rodzinne, ciepłe spotkanie. Takie, jak można właśnie zostać w rodzinie, a nie wśród osób oficjalnych. Cieszymy się z tej wizyty. Czujemy, że te wartości, które żeśmy przedstawili panu prezydentowi, które mamy jako górale, że te wartości również są przez pana prezydenta podtrzymywane. Jeśli one będą podtrzymywane nadal, a jesteśmy o tym święcie przekonani, to jesteśmy też święcie przekonani, że my, zarówno górale, jak i Polacy, mamy pewność, że te wartości będą nadal trwać, że w tych wartościach będą wychowywane nasze dzieci, a skoro nasze dzieci, to też jesteśmy święcie przekonani, że i dobrze będzie w Polsce i Polska zawsze będzie wolna i demokratyczna. Przyjechaliśmy tutaj po wizycie w Pałacu Prezydenckim, przyjechaliśmy tutaj pokolędować w kościele razem z wami, żeby wszyscy razem mogli pokolędować z nami, usłyszeć to, uradować się kolędowaniem. W góralskich kolędach, no to wiecie, same te słowa to jest cała prawda, że my są na Podholu oddani całym sercem Panu Jezusowi i to co śpiewamy, te słowa nasze. Dobrze, żeś Jezu pod Giewontem zrodził, a w coraz wiecura i tak dalej, dużo jest tych kolęd. No to same te słowa gadają, co tam jest. Są tradycyjne, mają góralskie słowa, są pisane w gwarze i tak troszeczkę obrazują w ludzki sposób to, co mogło się wtedy wydarzyć, kiedy Jezus się rodził. Wielu drzwi, co by coś stoi.
że kto się śpiewa, kto gra, to dwa razy się modli, dlatego tym bardziej jest fajnie. Tańczymy, śpiewamy, ja jeszcze gram, ale to już jest troszkę zupełnie trochę w innym kierunku idzie. No i razem wspólnie łączymy swoje siły i jak najmocniej staramy się, jak najlepiej no po prostu tańczyć, śpiewać i reprezentować nasze Podhale. Nasi muzykanci to są tacy amatorzy, którzy ćwiczą po 9 godzin dla przyjemności, także że trudno powiedzieć, żeby byli profesjonalistami, bo część z nich, większość z nich nie jest po szkołach muzycznych, ale robią to z potrzeby serca. Uwielbiają grać na skrzypcach, na gęślach, na basach, uwielbiają śpiewać, ta muzyka żyje w nich, dlatego tak to wygląda. Myślę, że największą radość, oprócz tych wszystkich rzeczy, bo był niesamowicie ważny dzisiaj dla nas dzień, ale najbardziej przyjemnie było tutaj z Wami kolędować, być i widzieć tą radość, bo to jest najważniejsze, jak ci ludzie mogą się ucieszyć razem z nami tymi kolędami, napełniać ten czas miłością, radością, pokojem i właśnie kolędować, chwalić Boga przez to, że jest, przez kolędy. Wszyscy włączyli się z nami w to śpiewanie i tak poczuliśmy jeszcze te święta, już niedługo się one kończą, ale bardzo fajny klimat był tutaj w kościele. No z tego co zauważył, bo stałem przy samym ołtarzu i właśnie tak jak my grali to stronę do ludzi, to widziałem, jak nie jeden się wzruszył. Dużo ludzi widziałem, że zrozumiało te słowa i tak może do serca sobie to zwieni. Śpiewali, też śpiewamy, nie tylko śpiewamy pastorałki takie tradycyjne, nie wszystko w gwarze, gramy też i śpiewamy normalne kolędy, także mogli się dołączyć.
To jest dla nas pielgrzymka. Inicjatorem jest Związek Podhalan wraz z Urzędem Miasta Zakopane. Postanowiliśmy, że będzie to, w ten sposób chcemy rozpocząć 1050. rocznicę Chrztu Polski, a także ten Rok Miłosierdzia. Oczywiście jest zaplanowane wiele różnych spotkań, wyjazdów w ramach właśnie, aby nawiedzić te miejsca, które są tak ważne dla Polaków, aby przypomnieć o wolności. Dzięki Bogu to, co teraz się widzimy, dzieje, ta wolność jakby na nowo odżywa, no, nabiera nowego blasku. Poświęciliśmy ten dzień naszej ojczyźnie, tak jak nieroz nasi pradziadowie go poświęcili. Poświęciliśmy temu, że Ojciec Święty Franciszek ogłosił Rok Miłosierdzia, a że ten sam Rok Miłosierdzia jest rokiem 1050. rocznicy Chrztu Polski, chcieliśmy go właśnie tu we Warszawie u stóp Krzyża Papieskiego poświęcić, no bo z tego serca Polski chcieliśmy posłać sygnał dla wszystkich rodaków, dla wszystkich goroli, dla wszystkich naszych rodaków, którzy są rozsiani po całym świecie, że ten chrzest do podwaliny pod to, że dzisiaj możemy żyć we wolnej Polsce i możemy, kto chce i w to może służyć Panu Bogu, niech to robi, jak do tego czasu mógł zrobić. To są ludzie mocnej wiary, podtrzymujący tradycje, wielkie umiłowanie do ojczyzny, ale też i wolności, czyli po góralsku zwane ślebody. My te wartości mamy wpojone przez naszych ojców, chcemy je podtrzymywać, chcemy, żeby Bóg, honor, ojczyzna były takimi słowami, które nadal znaczą, że kochamy przede wszystkim Boga, później, że kochamy ojczyznę i że kochamy tą Polskę, w której żyjemy. To wypływa z wolności, z tego poczucia wolności. Kiedy stoimy, jak to oni nawet dzisiaj mówili, jadąc tutaj, patrzą, jak tak jest równo i opowiadają, mówi, że to jest całkiem inaczej, kiedy się stoi troszeczkę wyżej. Kiedy człowiek widzi, że to wszystko jest darem. Kiedy stoimy na równym, dość często widzimy tylko to, dokąd nam oko sięgnie. Natomiast, kiedy stoimy wyżej, widzimy, można powiedzieć, no jeszcze więcej. I ta wolność, która gdzieś mają zapisane w sercach, ta swoboda tego pójścia w jedno czy drugie miejsce, swoboda tego oczywiście też innego, też to co było politycznie czy kulturowo kształtowania właśnie tego południa Polski w porównaniu do tego, co się działo tutaj w środku Polski, prawda, czy pod innymi zaborami, gdy to było, no całkiem inaczej to wyglądało, jeżeli chodzi o górali. I ta wolność, no, przejawia się w tej codziennej takiej szczerości, otwartości, zaciętości, ale zarazem bardzo mocnym przywiązaniu do Pana Boga, a z tego też wypływa dalej właśnie umiłowanie do ojczyzny, a co za tym idzie, przez rodzinę, w tym wszystkim jak gdy jest właśnie wolność. Wolność, ale ta wolność w rozumieniu nie samowoli, ale tej takiej wolności, o której mówi Pismo Święte, o której przypominał Pan Jezus, wolności, o której właśnie tutaj też mówił błogosławiony ksiądz Jerzy, przypominając nam te słowa, aby zło dobrem zwyciężać. Thank you.
się z nami zmije. Człowiek ślebodny, wolny jest dwa razy silniejszy jak każdy inny i duchowo i fizycznie, bo jak to Ojciec Święty godą, bojowe ślebodzie jak rybka we wodzie. Śleboda to wolność, ale góralska śleboda kojarzy mi się z czymś, co zaprezentował swoją postawą ksiądz Jerzy Popiełuszko. Jadąc tutaj rozmawialiśmy o tej wielkiej postaci naszej historii, historii naszej ojczyzny. I właśnie tak upatrujemy sobie. On był ślebodny, dlatego że ponad wszelką wartość postawił wolność od tego, co ziemskie, włącznie z własnym życiem. I myślimy, że tak należy upatrywać tą ślebodność góralską. Jesteśmy wolni, nigdy góral nie był chłopem pańszczyźnianym. To był zawsze człowiek królewski, wolny, niezależny, nigdy przed panem kolana nie zginał, ale i w takim wymiarze duchowym. To jest śleboda, która pozwala na to, żeby decydować o sobie, decydować o swoim świecie, bez względu na to, jakie będą tego konsekwencje. Mamy sumienie, mamy serce, potrafimy patrzeć, potrafimy wykorzystać rozum i potrafimy być twardzi, nieugięci, ale wolni w swoich decyzjach. Błogosławiony księże Jerzy, módl się za nami. Błogosławiony księże Jerzy, módl się za nami. Błogosławiony księże Jerzy, módl się za nami. Nic nas nie odstraszy, bo Ojciec Święty powiedział, że na nas zawsze można liczyć, i czy będzie loło, czy kurzeło, to my zawsze na pogotowiu stoimy. Jesteśmy gotowi nieść pomoc innym, ci co ją potrzebują, a dobrą nowinę przywieźliśmy do Warszawy, całemu narodowi i wszystkim Polakom, no i przede wszystkim prezydentowi Polski na tej gazdówce w 2016 roku. Ojczyzno nasz, tyle razy węgliską Pana, ach jak wielka dziś Twoja rana, jakże długo cierpienie Twe trwa. Dziękujemy za ten trud, za te piękne śpiewanie, za przepiękne życzenia. Obyście nam jak najczęściej, jak najdłużej mogli śpiewać, przybywać i trwać tam, gdzie jest krzyż na Dziewoncie. Szczęśliwej drogi. Bóg zapłać, niech się szczęści jak najwięcej w domach, w gospodarstwach, w naszej ojczyźnie. Jeśli się będziemy tak pięknie modlić i tak pięknie śpiewać, będziemy taką dobrą wspólnotą, to naszej Polsce nic nie grozi.